20 tysięcy złotych na spełnienie marzeń wychowanków Dębickiego Domu Dziecka. Podczas tegorocznej imprezy Nevada Summer Cars Event udało się zebrać zawrotną sumę. To sukces wielu osób, które włączyły się w organizację tego rodzinno-motoryzacyjnego wydarzenia oraz wzięły udział w licznych licytacjach. Czek już przekazany. Plan, jak wykorzystać te środki, już jest. Bardzo się cieszymy, że są osoby, które nas wspierają. Jest to niesamowicie miłe. Impreza była udana, bo dzieci były bardzo zadowolone. I teraz co dalej? Mamy 20 tysięcy i nasze dzieci się cieszą, bo marzą, żeby wyjechać za granicę. Słuchajcie, jeszcze nasze dzieci nie były za granicą. Będzie to taki pierwszy wyjazd. Planujemy w marcu albo w kwietniu na wiosnę. I oczywiście chcemy polecieć samolotem. Dla dzieci jest to niesamowite przeżycie, będzie niesamowite przeżycie. Także bardzo cieszymy się, że są osoby, które chcą wesprzeć naszą placówkę. Kierunki nie, no będziemy zastanawiać się później. Na pewno niedaleko, bo będzie to pierwszy lot, myślę, że dla każdego dziecka, bo nie ma tutaj dziecka, które leciałoby samolotem, więc nie za długo, czyli pewnie Europa Zachodnia, może Hiszpania, no zobaczymy. Udało się ogólnie zebrać 20 tysięcy złotych, taką okrągłą sumę. Tu akurat dopełniła do tej sumy pani Ania Sroka, nasza księgowa, która też wspomogła organizację tego wydarzenia, która prowadzi fundację, dzięki której udało się zebrać te pieniążki. No i dzięki zaangażowaniu wszystkich z naszej firmy, mieliśmy taki pomysł, żeby zorganizować taką imprezę, żeby dołączyć do tego cel charytatywny. Udało się. Myślę, że impreza miała fajny wydźwięk i będziemy się starać, żeby ta impreza odbywała się cyklicznie. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w takiej akcji. Nie jest to nasza pierwsza akcja charytatywna, zbiórka charytatywna. Oczywiście pierwsza na rzecz Domu Dziecka w Dębicy. Myślę, że nie ostatnia. Jesteśmy po to, żeby czynić dobro, ja tak twierdzę. Na tą sumę, którą uzbieraliśmy, złożyło się wiele czynników. Przede wszystkim pomogły nam firmy dębickie. Firmy dębickie, które przekazały vouchery, które przekazały datki. Oprócz tego licytowaliśmy przejazdy samochodami, licytowaliśmy fanty różne, które dostaliśmy od firm dębickich. Także to jest sukces, że tak powiem, nie tylko nasz, ale za tym stoi gro ludzi, którzy się do tego dołączyli. Wakacyjna impreza Nevada Summer Cars Event spodobała się mieszkańcom. Samochody z całego świata, strefa wystawców i producentów oraz atrakcje i animacje dla najmłodszych, akcja charytatywna. Takiej imprezy w Dębicy jeszcze nie było, ale to nie koniec. Już czekamy na kolejne edycje.